Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy sobotę, 9 listopada. Chciałam powiedzieć z rozpędu grudnia. Tak mi te dni uciekają, chyba Wam zresztą też, że już nie ogarniam dat, mylą mi się często i jest chłodno. Temperatura chyba jest 4 czy 5 stopni i przyszedł czas sadzić w końcu czosnek, cebulę, wszystkie te warzywa i kwiaty, które są wysadzane z cebuli. Temperatura jest odpowiednia dla nich, bo dla nas niekoniecznie. I chyba sięgnę po czapkę, bo mam czapkę, ciągnie mnie w uszy. Koło domu jakoś tak tego czuć nie było, ale tutaj na polu, na otwartej przestrzeni, powiem Wam, że ciągnie. Jesteśmy dopiero chwilę. Ręce już zmarzły, uszy zmarzły, a tu czeka kupę roboty. Zanim to się posadzi, chyba dzisiaj nam zejdzie cały dzień, ale jak będziemy się ruszać, to będzie nam ciepło. W zeszłym roku czosnek i cebulę sadziliśmy po tej stronie drogi, gdzie jest pierwszy ogród. Zrobiliśmy, wydzieliliśmy sobie miejsce idealne naszym zdaniem. Okazało się, że to było tylko nasze zdanie, bo natura zrobiła swoje. 4 razy ten ogród był zalany, czosnek stał w wodzie, ale mimo to porósł piękny. I w tym roku zastanawialiśmy się, gdzie go sadzić, żeby uniknąć ewentualnej powtórki. No, mówi się, że nic dwa razy się nie zdarza raz po raz, ale jak w tym roku 4 razy woda nam się tutaj zdarzyła, może się zdarzyć i roku przyszłego. I zastanawialiśmy się, gdzie wybrać miejsce na czosnek. I po drugiej stronie, tu jest pole, zresztą odcinek z tego już był, więc nie będę się powtarzać. Pole rodzice mieli tutaj przygotowywane na ogród, na kapustę, na ogórki, na warzywa i tu się rodziło. Jeszcze jak pamiętam, byłam dzieckiem, tu, gdzie ta kępa nieprzerobionej, no jak to się nazywa, nieprzerobionego poplonu, stała taka buda, w której trzymaliśmy narzędzia i w razie co można było się schować przed deszczem czy niekorzystną aurą. Dziadek z tatą często nocowali w tej budzie, pilnowali dzików, które robiły nam ogromne szkody. Tam, gdzie te drzewa, płynie już ta nasza lokalna rzeczka Myśla, którą bardzo dewastują bobry i koryto rzeki wcina nam się każdego roku w pole. Ale w tym miejscu pole to ma długość około 50 metrów. Szerokie jest dosyć nawet, ale jeżeli idzie o długość, to jest króciutkie. I będziemy sadzić dzisiaj cebulę, czosnki, kilka odmian. I tutaj robi już rządki od razu pod traktor, bo będziemy obrabiać to pole, te warzywa ciągnikiem, sprzętem mechanicznym. Dołki robi również pluszkiem. Głębokość jest akuratnie odpowiednia, także tutaj nie będziemy musieli już nic dodatkowo pogłębiać, bo czosnek i cebulę na zimę sadzi się dosyć głęboko, od 7 do 10 cm od stożka wzrostu. A tutaj widzicie nogi Edzia siostry. Całości nie będę pokazywać, może później gdzieś tam. Wstydliwa osóbka, więc trzeba to uszanować, ale mam pomoc i do wysadzenia mamy cebulę zimową białą, Shensei Yellow. Tu jest cebula Electronic czerwona. No i czosnek. Czosnku zimowego mamy kilka gatunków. Oczywiście harnaś. Jest to czosnek niezawodny. Sadziłam kilka lat temu arkusa i orlika również, ale one mi jakoś nie przypadły do gustu. Nie plonują tak, jakbym chciała i został u nas harnaś. I on tak naprawdę króluje. Oprócz harnasia będziemy sadzić czosnek słoniowy, który ząbki ma ogromne. Zamówiliśmy, część dostałam od kilku osób. Dziękuję. Właściwie nie dziękuję, bo się nie dziękuję. A część kupiliśmy i przyszła paczka, nie wyciągłam, ostreczowana była i puścił mi już korzonki. Nabyliśmy też, Edziu zakupił w internecie, to jest jeszcze też słoniowy, zakupił czosnek Liubaszka.
będziemy sadzić go pierwszy raz i zakupił czosnek ukraiński, podobno odporny na suszę. Ząbki są, wiecie co, wielkościowo podobne do naszego harnasia. Ładny. Jaki będzie w smaku, zobaczymy. Będę musiała sobie tutaj poodznaczać. No i liubaszka. Bardzo intensywny smak i zapach. Podobno próbować jeszcze żeśmy nie próbowali, bo ząbków jest niedużo. Także sadzimy. A może jeden zostawimy. Będziemy komisyjnie próbować, jaki on jest w smaku. Edziu będzie próbował. Komisyjnie zgłosił się na ochotnika, ale mi jest zimno. Dobrze, że sobie wzięłam czapkę. Zakładam czapkę i jedziemy z koksem. Hania już czeka. Niecierpliwi się. Nie, ja mówiłam, że Hani nie pokazujemy, a ty... Komuś ty to powiedziała, bo ja jakoś pierwszy raz słyszałem. No to pierwszy raz, ale wszystko zostało teraz już udokumentowane, bo ja mówiłam, że Hania nie chce, a ty pokazałeś, to teraz ty będziesz miał ze siostrą na pieńku. Ja darujemy to mu. To jest. Dwie kobiety, to masz przechlapane. Jest dosyć chłodno. Od kilku dni temperatury są już niskie. Ziemia ochłodziła się na tyle, że jest to dobra pora na sadzenie wszystkiego, co cebulowe. Stanowisko pod cebulę i czosnek, już mówiłam, musi być bardzo dobrze przygotowane. Ziemia napowietrzona, użyźniona obornikiem, kompostem, żeby te cebule i czosnki nam później ładnie porosły. Czosnek kocha w ogóle taką nową ziemię. Nie powinno się sadzić go w tym samym miejscu, jak rósł przynajmniej przez 3-4 lata i nie sadzi się roślin cebulowych po cebulowych, czyli cebuli po cebuli, czosnku po cebuli. Po tym się nie sadzi. Dobrym stanowiskiem jest fasola. I tego powinno się przestrzegać. Cebulę, czosnek na zimę sadzi się dosyć głęboko. Od stożka wzrostu, tu od końcówki, powinno być 7-10 cm, żeby ona była nakryta, ta cebula czy ząbek czosnku, kogut. Właściwie mówi się na to koguty. Dlaczego to nie wiem? Może dlatego, że są takie nacepurzone jak koguty. Ale 10 cm i ząbek od ząbka, cebulka od cebulki, przynajmniej 10 cm. Rozstaw również 10 cm, tutaj nawet do 20. To już zależy od tego, jak będziecie obrabiać. Tak jak my, podciągnik, więc mamy szerzej rozstawione, ze względu na to, żeby później kołami tego nie zajeżdżać. I teraz tak, 10 cm cebulka od cebulki, z tego względu, że później one wypuszczają korzenie i konkurują o składniki pokarmowe, konkurują o przestrzeń, a co za tym idzie, zachodzi jeden korzeń na drugi, jak jest za blisko posadzone i będzie czosnek, cebula mniejsze. W tym roku sadzę gęściej, nie sadzę odstęp, powiedzmy, tych 10 cm. Dlaczego? Kto ogląda systematycznie, to już będzie wiedział, jakie ja mam te cebule potężne. One rosną po 70-80 deko i w tym roku sadzę gęściej, właśnie dlatego, żeby była mniejsza. Będą korzenie zachodzić jeden na drugi, będą wyjadać sobie składniki pokarmowe, będą konkurować, a co za tym idzie, mam taką cichą nadzieję, że porosną trochę mniejsze. Bo później jakoś nikt się nie kwapi, żeby taką dużą się cieszyć. Ale ogólnie właśnie takie są normy, chociaż jak to się mówi, że normy są po to, żeby je łamać, zmieniać. I my w tym roku te normy troszeczkę naginamy, bo sadzimy gęściej cebulę, tak co 7 cm z reguły, żeby właśnie ona mi nie porosła taka wielgachna. Często zadajecie pytania, czy nie mamy sadzarki do sadzenia cebul, czosnków. Mamy. A w tym roku jest promocja, mamy nawet dwie. I to takie, wiecie, roczniki już dosyć zabytkowe, ale jeszcze bardzo sprawne.
Jedna Renia, druga Hania. I świetnie się nadają. Niezawodne. Cebulę posadziliśmy. Wyszło nawet nie wiem ile rzędów. Szęsej yellow i czerwonej dwa rzędy wysadziliśmy zimowej. Teraz wysadzamy czosnek słoniowy. Hanka już sadzi ten z korzonkami, a ja będę sadzić nasionka, kuleczki. Takie kuleczki ma czosnek słoniowy, dosyć duży, no z racji tego, że i on jest duży. Harnaś ma zdecydowanie mniejsze, a to takie już jest ogromne. I też zaraz za tamtym wysadzę. Tu mam kolejne ząbki czosnku słoniowego, takie potężne koguty. Tu jeden kogut bez mała jak główka mojego harnasia. I dalej będą wysadzane te liubaszka i ukraiński. Nie mam ich dużo, bo jest tylko coś po 40 ząbków i był on dosyć nawet drogi, bo 40 ząbków 60 zł, ale zobaczymy. No jestem ciekawa, co to jest, wiecie, bo ten niby liubaszka jest ukraiński. Ukraiński odporny na suszę, wytwarza podobno duży system korzeniowy. No zobaczymy, jak on się sprawdzi, zwłaszcza, że teraz mamy właśnie lata suche, a ten drugi liubaszka ma podobno wyrazisty smak. Zostawimy chyba jeden ząbek i będziemy testować, jak on smakowo wygląda. Czosnek tak samo sadzi się od tutaj stożka wzrostu, od tego, nie od korzenia 10 cm, tylko od stożka wzrostu, tu od tego czubeczka 7-10 cm powinien być pod ziemią. Wtedy ładnie będzie rozwijał się system korzeniowy, który właśnie teraz musi się wybudować. Tu już zobaczcie, wypuszcza zawiązki korzonków. Ziemia do tej pory była ciepła, nie była odpowiednio schłodzona ku temu, aby wysadzać cebulowe czosnek i cebulę. Tutaj nawet zobaczcie, jak zielsko popuszczało korzonki. Tysiące, miliony korzonków Edziu przejeżdżał, robił rowki pod wysadzanie czosnku i cebuli i ujawniło się masę. Popatrzcie. To świadczy tylko, że ziemia była cały czas ciepła. Ona jeszcze była w takiej temperaturze niesprzyjającej wysadzaniu czosnku, cebuli, bo puszczałoby mi szybko szczypior, którego teraz nie chcę. No tutaj ma wytworzyć system korzeniowy. Prawda, mężu? Dobrze mówię? Nie wiem, nie znam się. Nie znasz się na tym. Biorę się za czosnek. Tu odtąd, tak? Tak. Odtąd sadzę. Hania sadzi słoniowy, a ja będę wysadzać pierwsze, chyba ten ukraiński wysadzę, a później liubaszkę. Nie ma ich dużo, bo tylko po 40 ząbków. Będę musiała sobie pozapisywać później, żeby mi się nie pomieszało, co to ja nawysadzałam. Odległość, no też taką będę robić, około 15 cm. Nie wiem, jaki to będzie duży czosnek. Po ząbkach widać, że nie mniejszy niż harnaś, więc tutaj trzeba zachować przynajmniej tych 15 cm. O ile tam cebulę chciałam, żeby była troszkę mniejsza, no to czosnek już chcę, żeby miał główki większe. A będzie ta sama sytuacja, że on będzie konkurował o składniki pokarmowe, których będzie potrzebował bardzo dużo. I jeżeli korzenie będą zachodzić na korzenie, no to będzie sobie tak jakby wyjadał. O, tu są trzy. Później oczywiście na wiosnę już przyjdzie dokarmianie, ale to będą odcinki na bieżąco. Dzisiaj sadzimy, jest chłodno, zimno wręcz. Dla czosnku odpowiednia aura, dla nas niekoniecznie. I jeszcze jak przyjedziemy, to zachciało nam się gołąbków. Jutro niedziela, pojutrze święto i sałatkę. Zaplanowałyśmy sobie, że zrobimy i tak
rano, wiecie, o, robimy sałatkę, super. Ale jak żeśmy zerknęły, co my mamy, okazało się, że sałatka będzie sałatka nic. Tylko groszek był. Nie groszek, kukurydza. Ale już żeśmy zakupiły, będziemy robić jeszcze sałatkę i gołąbki. Ale najpierw czosnek. A po czosnku musimy się porządnie rozgrzać. Chyba Jaćka pójdzie w ruch. Mamy jeszcze butelkę. Albo Edzia gąsiorki. Edziu się nawet śmiał. Mówi, po co wam Jaćka? W gąsiorku jest. Oczywiście czosnek sadzi się korzonkami w dół, stożkiem wzrostu w górę. Może to jest dla wszystkich oczywiste, ale moja ciocia sadziła czosnek, słuchajcie, tak. Korzonkami do góry, stożkiem wzrostu w dół. I sadziła tak kupę lat i któregoś razu przyjechała i pyta się mojej mamy, jaki ty masz czosnek? No normalny. A czemu pytasz? No i pokazała, jak swój wykopała. Wiecie, jak on rósł tak, to korzenie rosły w tą stronę, nie? W dół, normalne. A to szło, szczypior szedł w górę. I jak ciocia ten czosnek wyrywała, to była taka kula korzeni. Bo on tutaj oplótł tą główkę i wyglądało to śmiesznie. Tu mam po dwa, więc muszę rozdzielać. Mimo to, że tu jest dosyć głęboko, wpycham go jeszcze, bo jeżeli będzie ciut więcej jak te 7 czy 10 cm, to się nic nie będzie działo. Ważne, żeby on był dosyć głęboko, żeby teraz jeszcze rozwijał się system korzeniowy. Tu na wierzchu już będzie temperatura taka chłodniejsza, ale w ziemi tych 10 cm pod powierzchnią jeszcze będzie ciepło. Kolejny korzonek zielska. Jak to pięknie skiełkowało. Oj, będzie tutaj wiosną roboty. Patrzcie, ile zielska. Ogrom. No i posadzone. Posadziliśmy jeszcze harnasia. Posadzimy jeszcze ze dwa rządki, ale na dzisiaj... Pip, pip! Na dzisiaj już tak, żeśmy zmarzli, że mamy dość. Jest dosyć zimno, wieje taki zimny wiatr i jedziemy do domu. Czosnek do sadzenia dobrze jest zaprawić i można to zrobić naturalnymi sposobami. Nie trzeba sięgać po zaprawy chemiczne. Popiołem, humusem, mączką bazaltową. To się bardzo dobrze sprawdza. Dzisiaj swojego nie zaprawiałam z tego względu, że jest zimno, a popiół czy nawet mączkę bazaltową trzeba zmieszać z wodą, żeby to się okleiło i chyba by mi tutaj ręce całkowicie, wiecie, odpadły. Do tego na to pole poszło dosyć dużo popiołu w oborniku, więc on będzie miał ochronę tu już na starcie, a do tego wiosną, jak przyjdzie już taka pora, że będzie można wejść z takim pierwszym nawożeniem, zrobię gnojówkę z bonatu. Bonat ma też właściwości odkażające, chroniące i będę tym bonatem podlewać. Widzicie, jak jest zimno. Hanka też tutaj stoi. Kończ, jedziemy do domu. Ale chyba ja bardziej zmarzłam z grabkami tylko. Tak, jedziemy. Życzę wam, kochani, ciepła mimo tej aury. Jeszcze, o ironio, nie tak dawno, miesiąc temu, może troszkę więcej, żeśmy narzekali, że jest gorąco. A dzisiaj, za chwileczkę będziemy narzekać, że jest zimno. Polak to jest taka istota, że choćby nie wiem, co robił, to i tak nie dogodzi. Na dzisiaj, kochani, to tyle. Jedzie samochód jakiś. Chyba paintball tam będzie. Może się na jakieś ognisko załapiemy. Przydałoby się tutaj do rozgrzewki. Życzę wam radości, uśmiechu i kochani wszystkiego, co najlepsze. Ciepłych czapeczek, rękawiczek niegumowych i szaliczków, bo to już jest ten czas. Do następnego. Pa, pa, kończę, bo zmarzłam.